historia, jakiej nie znacie. Ludu pracujący stolicy! It is a dream deeply rooted in the American dream. We'll never surrender. Walki o niepotale krwi! Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie? Ich mi Anglia! Libacja trwała 3 dni i 3 noce. Popisywano się krzepą poprzez zaginanie srebrnych talerzy w rulon, a także wyczynami, których ze względu na edukacyjny charakter podcastu nie będziemy przytaczać. Nie wiadomo, który z monarchów, czy Piotr Wielki, czy August II miał mocniejsze ramiona, nie wiadomo też, kto miał mocniejszą głowę. Na tajnym spotkaniu w 1698 roku w Rawie Ruskiej panowie jednak najwyraźniej przypadli sobie do gustu. Nieco mniej byli zadowoleni gospodarze, gdyż goście poniszczyli pół rodowej zastawy Jabłonowskich. Ważne, że wracający z wielkiego poselstwa, czyli częściowo tajnego objazdu po Europie Piotr, nareszcie mógł bawić się w prawdziwie słowiańskim stylu. A saksoński król Polski, znany z tego, że za kołnierz nie wylewał, wojnę ze Szwedami zaplanował z carem po wypiciu 3 beczek węgierskiego tokaju. Później było jeszcze kilka takich spotkań, a legendą obrosły pijackie zawody w strzelaniu z armat w Birżach. Jako, że takie atrakcje umacniają męskie więzy, to władcy zobowiązali się nie występować samodzielnie z sojuszu i nie zawierać pokoju separatystycznego w czasie trwającej już wojny ze Szwecją. Przyjaźń z Rosjanami, rozpoczęta na przełomie XVII i XVIII wieku, wkrótce przerodziła się w pętlę zaciskającą się na szyi Rzeczpospolitej. To, co było w Rawie Ruskiej i Birżach, zostaje w Rawie Ruskiej i Birżach. Ani przebiegu pijatyk, ani szczegółów sojuszu dwory nie rozgłaszały. Jedno jest pewne. To od zbliżenia Augusta II z Piotrem rozpoczął się mający długie trwanie proces zniewalania Polski przez wschodnie imperium. Gdy przyjrzymy się, jak osadzano na tronie kolejnych polskich monarchów i kiedy rosyjskie wojska po raz pierwszy poczuły się tu jak u siebie, możemy stwierdzić, że moskiewska dominacja nad naszym narodem to nie tylko okres zaborów i PRL, ale także praktycznie cały XVIII wiek i to już od roku 1709. Teza, że mechanizm uzależnienia Polski od Rosji rozpoczął się od namiętnych relacji Stanisława Augusta z Katarzyną II, jest zasadniczo nietrafiona. To bardziej męska przyjaźń Augusta II z potężnym carem miała opłakane skutki dla naszej historii. Dlaczego? Opowiada nam profesor Zofia Zielińska. Tu nie chodzi o przyjaźń, tu chodzi o to, że August II przez tę przyjaźń, jeśli tak można powiedzieć, ale przez własny interes, dobrze rozumiany, żeby zdobyć Inflanty, wplątał Polskę w wojnę, wielką wojnę północną. Państwo było, jak się okazało, nieprzygotowane absolutnie gospodarczo i militarnie. Ponosiliśmy klęski za klęską, a Moskwa okazała się w tej wojnie bardzo odporna, bo po klęsce Narewskiej w początku, prawda? Już w 1703 roku Piotr, korzystając z tego, że Karol działa na terenie Polski, Karol XII szwedzki, już zdobywa Niszans, czyli późniejszy Petersburg i za tym idzie zdobywanie krok po kroku miast w Ingry. Ta przyjaźń Piotra z Augustem, zawiązana w Rawie Ruskiej, przetrwała do roku 1706 bardzo wyraźnie, bo wojska rosyjskie były silne. August błagał o koniunkcję, czyli o przyłączenie się ich do wojny z Karolem i wybłagał dopiero pod koniec tego okresu. Wielokrotnie ci władcy się spotykali, ale to nie przyjaźń była początkiem klęski Polski, tylko słabość gospodarcza, słabość militarna i to, że jak Piotr August przecież abdykował w 1706 roku z korony polskiej i te lata 1706-9, książka Burdowicza-Nowickiego kończy się na 6 roku, ale już pokazuje, jak mądrze Piotr rozumiał Polskę i widział szansę jej podporządkowania sobie, osłabiania jej w czasie wojny, a nie wspomagania. Ale te lata 1706-9 są lata, kiedy polscy przywódcy Konfederacji Sandomierskiej, proaugustowej, prawda, bo jednak Polska się podzieliła, część poszła ze Szwedami, podlegają w gruncie rzeczy wpływom Piotra. Piotr w 1707 roku wprowadza bezkrólewie i chce narzucić nowego króla po abdykacji Augusta i tylko dlatego, że mu się
ten wybór przedłużał, a potem Karol XII ruszył na Rosję, do tego nie doszło. Ale w 1709 roku, po bezprzykładnym zwycięstwie połtawskim Piotra nad Szwedami, już nie było dyskusji, kto będzie króla w Polsce narzucał. Piotr szybko, po kilka tygodni po Połtawie, wkroczył do Polski i narzucił Polsce Augusta II, bo wygodny mu był król, nie mający autorytetu i skompromitowany wobec poddanych, w całości uzależniony od władcy rosyjskiego. Jest początek uzależnienia Rzeczypospolitej od Rosji. Piotr utrzymywał przy swoim sojuszniku zaufanych wysłanników, ćwierć ambasadorów, pilnujących poczynań polskiego króla. Mało tego, miał także ludzi przy czterech hetmanach, najważniejszych osobach w Rzeczypospolitej. Trzeba przyznać, że w naszej historii nie było władcy, który w filozofii politycznej i bezwzględności mógłby równać się z Piotrem Wielkim. W pierwszych latach XVIII wieku car rozpoczął budowę fundamentów pod imperium, które później decydowało o dalszych dziejach Europy Środkowej. Na czym polegał fenomen tego ogromnego wzrostu mężczyzny, który w 1721 roku tytułował się mianem imperatora Wszechrosji? O tym opowie nam dr Sebastian Adamkiewicz z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Piotr dysponował władzą absolutną. Piotr dysponował władzą często silniejszą niż dysponowali władcy zachodnioeuropejscy. I to po pierwsze pozwoliło mu na wprowadzanie różnego rodzaju reform. Oczywiście przeciwko tym reformom również możnowładztwo rosyjskie starało się protestować, zwłaszcza, że niektóre z tych reform bardzo boleśnie dotykały możnowładztwo. Natomiast no, Piotr sobie z tym doskonale radzi. To jest pierwszy element, to znaczy jednak pozycja władcy w Rosji była bardzo silna i jeżeli trafił się władca inteligentny, władca, który cieszył się też jakąś charyzmą, to oczywiście potrafił tą władzę do końca wykorzystać. Drugi element to jest oczywiście pewne doświadczenie i pewna wiedza, którą taki władca musi posiadać. Piotr I był władcą, który był zafascynowany zachodnią Europą i był przede wszystkim władcą, który odbył potężną podróż edukacyjną, kiedy wcielał się w różne postacie, a to kiedy był w Holandii, to wcielił się w pracownika stoczni i oglądał, w jaki sposób wygląda praca w stoczni, a to uczył się budowy fortyfikacji i oczywiście występując pod różnymi postaciami, pod różnymi imionami, nie przyznając się, że jest księciem, że jest człowiekiem, który będzie carem rosyjskim, uczył się Europy Zachodniej. Uczył się tego, jak wygląda ten początki absolutyzmu oświeceniowego w Europie Zachodniej. No i oczywiście uczył się tego, co w tej Europie Zachodniej było postępowe, było nowoczesne. I to starał się przenieść na warunki rosyjskie, ale pewną mądrością Piotra I było również to, że on nie przenosił różnych osiągnięć zachodniej Europy jeden do jednego, ale starał się również wzorować to na pewnych instytucjach, które dawniej działały w Moskwie. Na przykład tak było z reformą organizacji miast. Systemem podatkowym przy nowej organizacji miast mieli zawiadywać kupcy. No tak nie było w miastach zachodnioeuropejskich. W przypadku Rosji tak właśnie było. To gdzieś odwoływało się do tych tradycji rosyjskich, gdzieś wzmacniało te rosyjskie tradycje. Ale jeśli mówimy o tym, co spowodowało, że Rosja faktycznie stała się potęgą od XVIII, w zasadzie do momentu rewolucji, która wybuchła w październiku, była takim państwem, które silnie wpływało na Europę, ale później i na świat, ale później po rewolucji nawet październikowej dalej była jednym przecież z największych mocarstw i pewnie jest nim do dnia dzisiejszego. I co spowodowało, że tak się właśnie stało? Otóż po pierwsze zmiany w kulturze rosyjskiej. One miały czerpać tą inspirację z kultury zachodniej, więc po pierwsze stroje zachodnie. To słynne obcinanie brud bojarom, które miało też pokazać, że społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem równościowym, bo do tego też dążono, żeby również osoby z niższych warstw społecznych miały szansę awansu. Taką szansą awansu była na przykład armia, albo były urzędy państwowe. W ten sposób car tworzył sobie nową elitę. Oczywiście zmiana rachuby czasu. To są takie elementy kulturowe, które miały przybliżyć Rosję do Europy. Nowy alfabet, grażdanka, uproszczony alfabet słowiański. Zapewnienie urzędnikom takiego minimum wykształcenia, tworzenie uczelni wyższych, otwarcie Akademii Nauk.
To wszystko miało spowodować, że ci urzędnicy mieli być nie tylko wykształceni, ale przede wszystkim czerpać z tej kultury zachodniej. Ogromna reforma armii, wprowadzenie armii stałej, wprowadzenie obowiązku służby wojskowej, długoletniego obowiązku służby wojskowej. Oczywiście reformy związane również z ekonomią. Gospodarka miała przenosić pieniądz, a pieniądz miał służyć wzmacnianiu państwa, opłacaniu nowych urzędników, tworzeniu tej hierarchii urzędniczej, a na końcu również stałej, stabilnej i silnej armii. Gdy Rosja budowała nowoczesną armię, inną od tych, które znaliśmy z XVII wieku, Sarmaci nadal tkwili głęboko w micie husarii. Na wschodzie tworzona była siła militarna według najnowszych wzorców zachodnioeuropejskich. Ciekawym pomysłem było choćby szkolenie kadr dowódczych w pułkach gwardyjskich i budowa elity zaufanych generałów. Zaciąg z kolei opierał się na regularnym poborze chłopskiego rekruta. Rosja, która demograficznie nie była wtedy dużo większym państwem niż Rzeczpospolita, wkrótce mogła wystawić znacznie liczniejszą armię. Wielka Wojna Północna była pierwszym znaczącym konfliktem, w którym rodził się rosyjski imperializm. Rosja jak może i gdzie może, tam rozszerza swoje panowanie, propagując mylącą teorię, że niepotrzebne jest powiększanie terytorium, bo i tak ma go dosyć. Tak nie jest. Ale Szwecja w czasie Wielkiej Wojny Północnej okazała się jednak również słaba. To znaczy zwycięstwa Karola XII na początku nie uchroniły jej przed ostateczną klęską, a toczone na Wyspach Halandzkich rokowania, w których Szwecja ustępowałaby Rosji znaczną część swego terytorium i uznawałaby rosyjską hegemonię, zostały ostatecznie w traktacie w Neustadt zrealizowane. I Szwecja jest do 1772 roku, do zamachu stanu Gustawa III, zależna od Rosji. Po prostu osłabienie kraju grozi tym, że ktoś inny to wykorzysta. Myśmy się osłabili w XVII wieku i w XVIII wieku to zostało bardzo mądrze przez Rosję wykorzystane. Nie tylko Rosja wykorzystała słabość Polski, oczywiście także w sojuszu z Prusami i Prusy także, no a potem w rozbiorze także wzięła udział Austria. To warto pamiętać, że ta Austria, którą zapamiętujemy z czasów autonomii galicyjskiej, to nie był wtedy w XVIII wieku taki łagodny baranek. Mimo tego, że od śmierci Piotra Wielkiego aż do wejścia na tron Katarzyny II, rosyjskich władczyń i władców było aż 8, w tym niemowlęta i carowie, nie mówiący nawet po rosyjsku, imperium w wymiarze międzynarodowym funkcjonowało bardzo sprawnie. Jego dyplomacja realizowała coś, co można nazwać długookresową strategią budowania potęgi, której ofiarą m.in. padła Rzeczpospolita. Car Kołokoł, czyli największy dzwon świata, odlany na Kremlu w 1735 roku, dzwonił tak, że metaforycznie słuchać go było na Zamku Królewskim w Warszawie, zwłaszcza podczas XVIII-wiecznych polskich sejmów. Nawet na tym sejmie 1744 roku, który stawiał Władysław Konopczyński, zresztą sam tego nie badając, tylko powtarzając za innymi, że Rosja zgadzała się na pewne reformy w Polsce, zwłaszcza na reformę wojska, bo tym wojskiem chciała się posłużyć przeciwko Prusom, okazało się bajką. Rosja nigdy od chwili, kiedy uchwyciła w Polsce ster państwa polskiego, nie zgadzała się na zasadnicze reformy ustrojowe. Owszem, za Stanisława Augusta pozwolono stworzyć komisję skarbową i wojskową, ale przecież dossier tej zgody było inne. Repnin, ambasador rosyjski, pisał nieoficjalnie, w sposób, którego nie, w tajnej korespondencji dyplomatycznej, że komisja będzie ciałem wielogłowym, w którym trudniej się podejmuje decyzje niż hetman, czyli polskie wojsko się osłabi. Zgódźmy się na tę reformę. Rosja nigdy nie zgadzała się na żadne zasadnicze dla państwa reformy. To uważam za pokazanie w paru miejscach dla XVIII wieku, że tak właśnie było, uważam za swoje osiągnięcie oparte na rosyjskich archiwaliach. Cesarsko-królewski poker wszedł w decydującą fazę, gdy w Rzeczpospolitej nastąpił okres bezkrólewia po śmierci Augusta III Sasa w 1763 roku. Do stołu dopuszczeni byli jedynie najwięksi gracze tej części Europy. Cesarzowa Katarzyna II, Maria Teresa i król Fryderyk II Wielki. Stawką wpływ na losy Rzeczypospolitej. Wydaje się, że nasz przyszły władca Stanisław August Poniatowski i jego stronnictwo familii Czartoryskich pełnili w tej grze role drugorzędne. Upatrywali drogę do władzy w sojuszu z Rosją, dopuszczając wszystkie możliwe sposoby, włącznie ze sprowadzeniem do kraju rosyjskiej armii. Katarzyna II jednak traktowała ich jedynie jako narzędzie pomagające w celu, którym było podporządkowanie Rzeczpospolitej.
Pokolenia polskich historyków w czasie zaborów dość brutalnie rozliczały ostatniego króla Polski z pierwszych lat swojego panowania i przede wszystkim finansowego uzależnienia od Katarzyny II. Na uległość zwracano Poniatowskiemu uwagę już w pierwszych latach panowania, gdy w 1768 roku król wezwał Moskali na pomoc przeciwko konfederatom barskim, zbulwersowany król szwedzki Gustaw III zanotował w swoim dzienniku. W Warszawie odbyły się dwie rady. Rezultat był taki, że król i senat oddali się pod opiekę imperatorowej. To hańba. Ach, Stanisławie Auguście, tyś nie król, a nawet nie obywatel. Umrzyj w obronie niezależności ojczyzny, lecz nie przyjmuj niegodnego jarzma w czczej nadziei zachować cień potęgi, którą zniesie jeden ukaz Moskwy. O Konfederacji Barskiej i tym, w jaki sposób Rosja podsycała konflikty religijne dla celów politycznych, opowiadamy w drugim odcinku naszego podcastu. Teraz, skoro mówimy o dyplomacji i mackach Rosji, warto podsumować, że Imperium ze Wschodu w pierwszym okresie panowania Stanisława Augusta zdominowało naszą politykę wewnętrzną. Czyny mówiły za siebie. Wprowadzenie króla na tron, więzienie i nawet wysłanie w głąb Rosji senatorów i wreszcie patronowanie znienawidzonej Radzie Nieustającej. Namiestnikiem, czyli kimś na modłę wicekróla w koloniach, był w Rzeczypospolitej Otto Magnus von Stackelberg, formalnie ambasador Rosji i kawaler Orderu Orła Białego. Jego misją było pilnowanie, aby Stanisław August nie zdobył zbyt dużej samodzielności i przewagi nad opozycją, co mogłoby pozwolić na sprzeciw wobec Rosji. Ambasador umiejętnie rozgrywał wrogie sobie stronnictwa. Na Sejmie roku 1776 wyraził zgodę na powiększenie kompetencji Rady Nieustającej, która miała odtąd wpływ na ustawodawstwo. Ale już na następnym Sejmie zmusił króla do wprowadzenia w skład Rady czołowych przedstawicieli wrogiej mu magnackiej oligarchii. Zresztą Stackelberg w pełni kontrolował zmiany kadrowe i wymuszał na królu nominacje osób wskazanych przez Petersburg. O specyficznej roli zarządcy Polski z ramienia Katarzyny II już po rozbiorach w swoich pamiętnikach pisał Stanisław August Poniatowski. Ilekroć zawakowało stanowisko senatora czy ministra, Stackelberg miał urazę do króla, jeśli z nim nie współdziałał, aby uzyskać w Radzie Nieustającej większość głosów dla kandydatów, spośród których prawo dawało wybór królowi, a który to wybór Stackelberg zastrzegał zawsze dla siebie. Spory między królem a Stackelbergiem płynęły stąd, że król zawsze chciał nadać urząd osobom znanym z patriotyzmu, uzdolnień i wpływów na prowincji. Stackelberg zaś niemal zawsze przyznawał miano prawdziwego patrioty, człowieka cnotliwego i nadającego się na stanowisko jedynie osobnikowi oddanemu mu bez żadnych zastrzeżeń. Prawie zawsze wolał tych, którzy mu się sprzedali. Perswadował królowi, iż nie powinien się liczyć z opinią większości narodu, lecz polegać tylko na życzliwości imperatorowej, zaś ta życzliwość zależy jedynie od dobrych świadectw jego, Stackelberga. Dodawał często, że od niego osobiście zależy przybliżenie lub oddalenie całkowitego rozbioru Polski. Stackelberg interesował się również nominacjami na niższe urzędy cywilne, kościelne i wojskowe, zawsze powołując się na wdzięczność, jaką król winien imperatorowej, i na zależność króla od niej i od niego osobiście. W czasach upadku Rzeczypospolitej powszechna była wśród wysokich urzędników praktyka pobierania z zagranicy pensji rocznej Jurgeld, będącej w istocie zinstytucjonalizowaną formą korupcji. Choć twierdzenie, że dotyczyło to tylko działań Rosji i trawiło ustrój tylko w XVIII wieku, nie będzie do końca zgodne z prawdą. Są dokumenty, które mówią o kwotach pensji rocznej od francuskiego króla Ludwika XIV, choćby dla chorążego koronnego Jana Sobieskiego, kanclerza koronnego Mikołaja Prażmowskiego, kanclerza litewskiego Krzysztofa Pacy czy wojewody ruskiego Stefana Czarnieckiego. Według historyka czasów saskich profesora Jacka Staszewskiego to pauperyzacja wynikająca z wojny północnej sprawiła, że od lat 20. XVIII wieku przekupywanie szlachty, a później i arystokratów przez obce mocarstwa stało się nagminne. Francuski minister książę Choiseul także przyznawał, iż jego kraj dawał dużo pieniędzy na zrywanie sejmów polskich. Okazuje się, że dla naszych przodków branie pieniędzy od obcych mocarstw
nie było aż tak moralnie naganne, jak dziś moglibyśmy sądzić. Przekupstwo było w polityce każdego państwa bardzo żywo stosowanym instrumentem, nie tylko w Polsce. No a u nas przewaga Rosji, jaką uzyskała ona w Rzeczypospolitej, sprawiała, że sobie agentów kupowała. I było trochę tych agentów, znamy ich, te listy tych agentów. Znowu powiem, no czy to oni mieli decydować? No owszem, wytyczenie pierwszego, delimitacja pierwszego rozbioru polsko-rosyjskiego była taka, że wszyscy członkowie Polskiej Komisji byli w gruncie rzeczy uzależnieni od Rosji. No Władysław Górowski, który był szefem tej komisji, był znanym jurgielnikiem. To jest rzecz pewnie, że hańbiąca. No, Adam Poniński jest tu najbardziej hańbiącą postacią, jako, dlatego, że był marszałkiem Sejmu Rozbiorowego, że był tak cyniczny. No, w skali polskiej, bym powiedziała, to jurgielnictwo nie było specjalnie większe niż w skali innych państw. I przekupstwo stanowiło zawsze jedną z metod działań politycznych. Częsty Potocki, który Polsce zaszkodził w szczególny sposób, nie był rosyjskim jurgielnikiem. Szczęsny Potocki. Najbogatszy i najpotężniejszy polski magnat, późniejszy zdrajca targowicki, gdy uchwalono Konstytucję 3 maja, obraził się na Rzeczpospolitą i zamieszkał w Wiedniu. Nie był to jakiś wyjątkowy myśliciel, ale wpływ ideologii Seweryna Żywuskiego sprawił, że faktycznie wierzył w szkodliwość przyjętego prawa. Dziś, wspominając Targowicę, zakładamy, że zawiązana została przez zdrajców przekupionych przez Rosjan. Tylko że w gruncie rzeczy zaczęła się od przekupywania Rosjan przez Potockiego. Magnat wydał podobno na to 2 miliony złotych. Co też obrońcom starego porządku nie podobało się w konstytucji, skoro była unikatowym jak na owe czasy pokojowym konsensusem, niespotykanym praktycznie nigdzie w Europie. Najpierw wysłuchamy kluczowych zapisów, a później komentarza profesor Zofii Zielińskiej. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy, i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Cała działalność Sejmu Czteroletniego jest działalnością emancypacji spod rosyjskich wpływów. I już w 1788 roku Sejm zrzucił rosyjską gwarancję deklaratywnie i uznał, że jesteśmy suwerenni. A to się tak dlatego stało, że Katarzyna nie zareagowała na antyrosyjski nurt Sejmu, który od początku był złamaniem rosyjskiej gwarancji. I w tym sensie można mówić, że złamanie rosyjskiej gwarancji, decyzje z pominięciem tej gwarancji, suwerenne decyzje polskiego Sejmu, no oznaczały emancypację, ale to już jest 88 rok. W Konstytucji 3 maja nie było potrzeby tego dowodzić, wskazywano tylko, że tę krótką chwilę, kiedy Polska może w pełni utwierdzić swoją suwerenność, trzeba wykorzystać i wykorzystujemy ją. Niestety, ten niezwykły w skali Europy zryw społeczny i intelektualny chcieli stłamsić oświeceni monarchowie mocarstw ościennych. Dużo mówimy o Rosji, ale w upadku Polski po uchwaleniu Konstytucji 3 maja dużą rolę odegrała bezwzględna pruska dyplomacja. Tak jak przez lata Rzeczpospolitą rozgrywali ambasadorowie z Petersburga, tak w kluczowym historycznym momencie reformatorzy dali się zmanipulować Prusom. W Polsce była bardzo silna walka polityczna już przed Sejmem Wielkim. Istniały dwa wielkie obozy polityczne, królewski i opozycja.
I już w czasie zjazdu Kaniewskiego, czyli w czasie wizyty Katarzyny na południu Imperium, pojechała zwiedzać te nowo zdobyte na Turcji kraje, taka prowokacyjna wizyta, przywódca opozycji Ignacy Potocki doszedł do wniosku, że Rosja zawsze będzie stawiała na króla, że od Rosji opozycja nie dostanie tego, co chciała, rządu krajem i że trzeba szukać zbliżenia z Prusami. I on próbował nawet takiej wyprawy do Berlina w 1788 roku latem, ale to nic nie przyniosło. Natomiast zbliżenie Polski z Prusami w czasach Sejmu Czteroletniego, który się zaczął dopiero w październiku 1788 roku, wynikło z pruskiej prowokacji. Stanisław August wynegocjował przymierze polsko-rosyjskie, które jako pewien projekt polityczny opracował sobie tuż po pierwszym rozbiorze. Doszedł do wniosku, że skoro w pierwszym rozbiorze, w czasie pierwszej wojny wschodniej, turecko-rosyjskiej, 1768-74, neutralność Polski nie uchroniła od rozbioru, to na następną wojnę rosyjską, kiedy różne mogą być koniunktury, Polska nie może być trwać w neutralności podczas następnej wojny turecko-rosyjskiej. Polska nie może tkwić w neutralności, tylko musi być czynna. Zaproponował Katarzynie przymierze, które oznaczało, że Polska pewien kontyngent pomocniczy Rosji da, a w zamian za to liczył na coś, przynajmniej na zgodę na powiększenie liczby wojska. I to przymierze, jak każde przymierze, zawierałoby klauzulę integralności terytorialnej, czyli Rosja poręczałaby Polsce, a Polska Rosji integralność terytorialną, ochronę przed rozbiorem. Na to zareagowały Prusy. Katarzyna wprawdzie tuż przed Sejmem Czteroletnim, tuż przed otwarciem obrad, wycofała się z idei przymierza właśnie ze względu na to, że tak wrogo wystąpiły wobec niego Prusy, dowiedziały się o nim na początku września 1788. Katarzyna nie chciała pozwolić, nie mogła pozwolić sobie na trzecią wojnę. Miała już wojnę z Turcją, miała wojnę ze Szwecją, nie chciała już wojny z Prusami, a zdawała sobie sprawę, że po to, aby barierę, która je oddziela od rozbioru, obalić, Prusy mogą być skłonne do wszystkiego. I wycofała się z tego planu przymierza z Polską, ale Fryderyk Wilhelm II, uchodzący za liberała i obrońcę narodów, przyjaciela ludzkości, nie był pewien, czy nie wróci do tego pomysłu i postanowił z jednej strony w Petersburgu zgłosić stanowcze weto, a w Polsce tak zamieszać Sejm, aby naraził się Rosji i aby tą drogą przekonać Katarzynę do rozbioru. Ale pierwsza odezwa Fryderyka Wilhelma II do Sejmu, ogłoszona w Sejmie 13 października 1788 roku, wywołała entuzjazm, bo wprawdzie pruski władca wypowiadał się tam przeciw polsko-rosyjskiemu przymierzu, ale przemawiał do Polaków przyjaźnie i nieoficjalnie oferował im własny alians. Armia pruska miała jeszcze ten mit wielkiego zwycięskiego wojska i Polakom się zdawało, a nie mieli żadnego doświadczenia politycznego, że Prusy chcą naprawdę z Polską zawrzeć przymierze. I ta prowokacja pruska stała się z jednej strony przyczyną, że antyrosyjskie nastroje, które były bardzo silne w Polsce i trudno się dziwić wobec tego, na co sobie Rosja w Rzeczypospolitej pozwalała, że te antyrosyjskie nastroje wybuchły z siłą niepowstrzymaną, a z drugiej strony, że Polacy rzeczywiście zaczęli liczyć na ten sojusz i doszło do tego, że Fryderyk, który wcale nie miał zamiaru z Polską tego sojuszu zawrzeć, w lutym 1790 poczuł się do tego do pewnego stopnia zmuszony, a potem przybrało to kształt pewnej kombinacji politycznej, która zresztą rychło się rozwijała. Na koniec smutnego schyłku dziejów Rzeczypospolitej obojga narodów to nie tylko rosyjscy czy pruscy dyplomaci stanęli za drugim rozbiorem, ale także niezadowoleni z reform magnaci, którzy zawiązali Konfederację Targowicką. Dziś traktujemy ją jako synonim największej w historii zdrady i poświęciliśmy nawet inny odcinek naszego cyklu. Warto spojrzeć na to wydarzenie z jeszcze innej strony. Konfederacja Targowicka to jest wydarzenie, którego bym nie chciała
przesadnie wyolbrzymiać. Rosja, głównym wrogiem Sejmu Czteroletniego była Rosja. Rosja uderzyłaby na Polskę, aby te reformy obalić, także bez Konfederacji Targowickiej. Ale ponieważ byli tacy, którzy proponowali Rosji, że się do niej publicznie zwrócą o pomoc i zgodzili się na to, przyjechali do Petersburga, gdy Katarzyna tego zażądała i od Katarzyny przyjęli cały narzucony porządek tej konfederacji, no to nie jest to sprawa błaha. I zawsze sobie myślę, ile trzeba mieć pychy, myślę o przywódcach konfederacji, znaczy Szczęsnym Potockim, Sewerynie Rzewuskim, Ksawerym Branickim i braciach Kosakowskich, ile trzeba mieć pychy, żeby uważać, że ma się rację wbrew opinii całego narodu. Przecież to się wszystko działo już po sejmikach z lutego 1792 roku. No, ale jeśli ktoś zwraca się do obcego mocarstwa z prośbą o pomoc przeciwko własnemu krajowi, który gremialnie tę konstytucję jako zbawienną dla państwa przyjął, to trudno to nazwać inaczej niż egoizmem i zdradą.